Piąty odcinek programu Skoczek nie pęka. Zapraszają Was jak co tydzień. Wiktor Pękala, witam. I Piotr Bąk również, witam serdecznie. No, mamy po raz kolejny naprawdę wiele do omówienia. Dużo takich wydarzeń, dość świeżych, takich, które działy się w ciągu ostatnich dni. No ale zaczniemy od Engelbergu, od Pucharu Świata, od zmagań najwyższej rangi. Po raz kolejny świetne wyniki biało-czerwonych. Można powiedzieć, że wszyscy szturmem zaatakowali i wdarli się już na te czołowe miejsca, czy też do czołowej trzydziestki. Najbardziej cieszy chyba odrodzenie Kamila Stocha, który pokazał naprawdę wielką moc. Awansował już do czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Można powiedzieć, że to jest taki powrót króla Kamila. No tak, w zasadzie jak co roku w Engelbergu Polacy dobrze poskakali. Nic, tylko się cieszyć. Podium dwa razy, o ile się nie mylę, bo tak ten konkurs oglądałem troszeczkę piąte przez dziesiąte, jak to się mówi, ale dwa razy podium było, więc no, nic, tylko się cieszyć. No, na pewno przed turniejem może nas to napawać optymizmem. Tak jest, tak jak już wspomniałeś, Kamil Stoch nie dość, że popisał się naprawdę świetnym, rekordowym lotem, 146 metr. Naprawdę to jest daleko poza rozmiarem skoczni Grosstiglitz. Nieoficjalny rekord skoczni w piątek, w sobotę drugie miejsce, tam było naprawdę blisko do zwycięstwa. W niedzielę wprawdzie troszeczkę gorzej, aczkolwiek tutaj nam wynagrodził Piotr Żyła, który zajął trzecie miejsce. Tu właśnie jeszcze przejdziemy w późniejszej części tego programu do Engelbergu, ale tak właśnie taki plot twist troszeczkę chciałbym przejść. Kamil Stoch drugi, Piotr Żyła trzeci, Wiktor miał miejsce Mistrzostwa Polski. I powiedz mi, jak to jest pokonać zawodników, którzy w ubiegły weekend stali na podium Pucharu Świata? No, nie ukrywam, cieszę się z tego, ale no, wszyscy wiemy, jak te mistrzostwa wyglądały. No, wiatr tutaj odegrał pierwsze skrzypce i tutaj ta... Nie mogę do końca czerpać z tego satysfakcji, że z nimi wygrałem, ale jakąś tam jednak czerpię. No. Szczęście trzeba było dzisiaj mieć. Skoki to jest taki sport, gdzie trzeba mieć trochę tego szczęścia. Ja dziś nie miałem pecha, raczej nazwałbym to szczęściem. Nie miałem jakiegoś huraganu pod narty, ale i tak te warunki były korzystne w moim przypadku. No, Kamil i Piotrek to no, po prostu zły kupon dzisiaj wylosowali, zły los na tej loterii. Można tak powiedzieć, rzeczywiście. Kto mistrzem, kto mistrzynią? Wiemy, mistrzem Polski został dość nieoczekiwanie Tomek Pilch. Mistrzynią Polski Kamila Karpiel, po raz pierwszy na skoczni dłużej, chociaż no niestety takie dość przykre zdarzenie. Pierwszy raz na Mistrzostwach Polski kobiet na skoczni dłużej. Upadek Kingi Rajdy. Tam już dochodzą wieści, że nic poważnego się nie stało, chociaż też ciężko powiedzieć, bo różne te wiadomości krążą po internecie. Wiktor, może ty wiesz coś więcej na temat naszej skoczkini? No, z tego co słyszałem, no to podobno wszystko tam jest w porządku, oprócz stłuczeń i tak dalej, ale nie ma ponoć jakichś poważniejszych urazów, ale no myślę, że to wszystko po prostu wyjdzie po badaniach w szpitalu. Na ten moment chyba zbyt wiele powiedzieć nie możemy. To prawda, no oczywiście Kinze i to nie dość, no w 20 urodziny. Wszystkiego dobrego życzymy i jak najszybszego powrotu do zdrowia, aby tam rzeczywiście nic poważnego się nie stało. Wiktor, ja wiem, że ty tego tematu nie lubisz, ogólnie tematu upadków w skokach narciarskich, no ale przy takiej okazji pasuje go jednak poruszyć. Jak to wygląda nawet z twojej perspektywy? Czy rzeczywiście takie upadki dość niebezpieczne, groźne zostawiają jakiś taki ślad w psychice, że później może jakoś tam jest ciężej wrócić do takiej dyspozycji, jaką się miało właśnie przed takimi niebezpiecznymi zdarzeniami? Ja miałem tylko jeden taki poważniejszy upadek i wrócić potem, no całe lato skakałem coraz lepiej, robiłem duży postęp i kiedy zaczynał się sezon na początku zimy, zdarzył mi się upadek taki, który no, wykluczył mnie na szczęście na tylko 3 tygodnie, nie więcej. Ale no strasznie mnie to wytrąciło z równowagi i po tym upadku już tej formy nie było takiej, jak była przedtem, już nie była stabilna, musiałem wracać do dobrych skoków, a zdarzały mi się one sporadycznie. A o upadkach nie mówi się dlatego, bo sam nawet to na sobie zauważyłem, że jak czasem z kimś rozmawiam dłużej o upadkach, bo się zdarzają takie rozmowy między nami o upadkach, przynajmniej w moim wypadku, no to potem
Dwa tygodnie temu chyba rozmawiałem z Aśką Szwab o upadkach. Wspominaliśmy sobie upadki i chyba to nie było za dobre, bo potem na następnych treningach, przed wejściem na belkę mi się jakieś tam myśli o upadku pojawiały, a to na pewno nie jest dobre i jakiś tam strach w zawodniku wyzwala. No tak, jak wiadomo, czasem skoki są takim sportem, którym może wbrew pozorom trzeba troszeczkę mniej myśleć, a więcej tak by działać, bo rzeczywiście jeśli się tych myśli, szczególnie złych, kłębi w głowie wiele, no to może doprowadzić do właśnie takich sytuacji. Jeszcze pasuje właśnie wrócić do tych słabych wyników Kamila Stocha czy Piotra Żyły, no oni tam trafili naprawdę złe warunki i być może te skoki też nie były jakieś takie rewelacyjne, bombowe. Kamil Stoch w sumie przed tymi Mistrzostwami Polski tak z takim przekąsem się wypowiadał, że no tutaj jeszcze po tym Engelbergu, jeszcze tutaj przed świętami organizatorzy wciskają, że to najlepiej to, żeby jeszcze tam, tak już sarkastycznie powiedział, wrzucić jeszcze konkurs drużynowy i zmagania mieszane, no ale ja mam takie zdanie, że właśnie skoczkowie, którzy startują regularnie w Pucharze Świata, właśnie jak kadrowicze, właśnie jak ci, którzy skaczą w Pucharze Kontynentalnym, cały czas są poza domem, może czują już takie lekkie zmęczenie z tym sezonem. Aczkolwiek no tacy skoczkowie chociażby jak ty, czy też inni juniorzy, dla was to troszeczkę wygląda inaczej, bo wy tych okazji do startu macie tak naprawdę bardzo niewiele. No tak, ja się cieszyłem z tych zawodów, bo no w zasadzie ja zacząłem sezon dopiero w weekend, w piątek, kiedy mieliśmy Lotos Cupy i to był mój pierwszy start w tym sezonie, więc dla mnie im więcej konkursów, tym lepiej. Mistrzostwa Polski to też szansa, żeby się pokazać z dobrej strony i ja nie miałem nic do tych mistrzostw, ja się cieszyłem, że one się odbywają, no ale wiadomo, zawodnicy, którzy startują w Pucharze Świata czy w Pucharach Kontynentalnych, no to mają zawody co weekend i jest to na pewno męczące, też przed samymi świętami, też ciągle mają zajęcia, jakieś testy na tego wirusa, to jest naprawdę męczące. No i rozumiem tutaj, że Kamil Stoch na przykład może być troszeczkę zdegustowany terminem Mistrzostw Polski. Racja. No dobra, już utchnijmy te poważne tematy, bo oczywiście miał to być z założenia program rozrywkowy, a wiadomo, no takie są sytuacje, a inne też pasuje je omówić. Troszeczkę może proporcje zmienimy. Wracając właśnie do zawodów Pucharu Świata, zawodów w Szwajcarii, jednym z największych wygranych tych konkursów był Mackenzie Boyd-Close, Kanadyjczyk, który zajął 15 miejsce bodajże. Tutaj nawet król Twittera zdarzało mu się twitować pomiędzy seriami. Można nawiązać do Andrzeja Stękały, który osiągnął świetne wyniki w Szwajcarii. Aczkolwiek jemu też zdarzyło się, czy to polubić właśnie zdjęcie naszemu redakcyjnemu koledze Dominikowi Formeli na Instagramie pomiędzy seriami. No to trzeba podziwiać tych zawodników, że potrafią znaleźć czas na takie rzeczy podczas zmagań. A propos Andrzeja, mogę tutaj powiedzieć, pozdrowić Andrzeja, bo może to ogląda, bo pogratulował mi dzisiaj tego, że obstawiałem go jako faworyta Mistrzostw Świata w lotach i mój typ się tam nie pomylił. W drugim chyba odcinku, kiedy powiedziałem, że moim faworytem do medalu jest Andrzej Stękała. No i medal tak zdobył jest w drużynie i Andrzej to zauważył, oglądał, więc jak Andrzej oglądasz, to pozdrawiam cię serdecznie. Ja też pozdrawiam i przepraszam, że ja ciebie nie obstawiłem, ale może w przyszłości tego błędu już nie popełnię. Zwyciężył dwa razy Halvor Egner Granerud. Tutaj porównany przez naszego kolegę, dziennikarza Pawła Barana, do robota. Tak naprawdę, no, spisuje się perfekcyjnie, być może z tymi lądowaniami jeszcze troszeczkę mu nie po drodze, chociaż on sam się porównywał, znaczy może nie tyle porównywał, ale mówił, że gdyby był Kamilem Stochem, to lądowałby perfekcyjnie. Za takie porównanie to należą się słowa uznania. No, ciekawi mnie, jak długo Granerud utrzyma taką formę. Dość to jest ciekawe, że tak nagle wyskoczył w tym sezonie. No ale takie są skoki, mieliśmy wyskok taki Kobayashiego, już nie jeden w historii taki wyskok się zdarzył, że ktoś nagle, kogo nikt nie obstawiał, wyskakuje i nie może skończyć wygrywać, tak jak w tym momencie Granerud.
racja. O notach dla Graneruda już nie będziemy wspominać, to tylko może pokażemy, co ostatnio wrzuciła na Instagrama znana skoczkini, pierwsza zdobywczyni Pucharu Świata, Sara Hendrickson, która no, też była zdziwiona tymi nieco zawyżonymi ocenami sędziowskimi dla Norwega. No, noty to jest teraz dość temat taki na językach, bym powiedział. No, co konkurs praktycznie mamy jakieś gafy sędziowskie. I no, myślę, że FIS to słyszy, FIS o tym wie i myślę, że będą coś działać w tym kierunku, żeby to zmienić, bo czasem naprawdę to aż boli w oczy, jak się patrzy na konkurs i widzi się takie omyłkowe te noty. No ja już zamykam usta, więcej nie mówię na ten temat, bo dość sporo na ten temat powiedziałem. Aczkolwiek, no tak jak mówisz, myślę, że to kwestia czasu, kiedy to rozwiązanie tych właśnie problemów z ocenami sędziowskimi znajdzie się. Engelberg, jeszcze tutaj pomęczymy też Szwajcarię. Andrzej Stękała wrzucał widok z okna swojego hotelu, który no, ten widok do złudzenia mu przypominał Poronin. Po prawej Champs-Élysées, a po lewej Villa Klimek. Mógł się czuć naprawdę tak jak w domu. Andrzej jak zwykle świetne poczucie humoru, porównując Engelberg do Poronina, ale no wiadomo, Tatry piękne i tutaj nie ma co się śmiać też, bo rzeczywiście możemy być dumni, że jesteśmy Polakami, bo mamy piękne w ogóle, piękne. Racja, aczkolwiek już widziałem nawet w internecie przeróbki tego typu, że tu prezydent Andrzej Duda nawet chce zaanektować Engelberg do Polski, ponieważ no, wiele z tych konkursów, które właśnie Kantonie Obwalden się odbywają, do złudzenia przypomina te Mistrzostwa Polski, tam zazwyczaj jest trzech czy czterech Polaków w dziesiątce, naprawdę no, świetnie się nasi spisują. No następne Mistrzostwa Polski może będą w Engelbergu, to może też nie będzie problemu z wiatrem, bo w Wiśle mamy dość często problem z wiatrem, a w Engelbergu chyba rzadko zdarzają się konkursy, gdzie tak wieje, ale to na co też zwróciłem uwagę, To jak silny tam był wiatr w plecy. W sobotę to było nawet 4 metry na sekundę w plecy. Taka kosa, że aż byłem w szoku, że coś takiego ma miejsce. Dawno nie widziałem takiego konkursu, gdzie by aż tak mocno wiało. Belka była 20. Prędkości mieli chyba 93 na godzinę nawet, więc to też ostatnio jest rzadko spotykane, bo te prędkości to chyba są 87 na godzinę na tych skoczniach, ale no przy takich warunkach taka wysoka belka to wiadomo, że to jest normalne. No ale to jest Puchar Świata, najlepsi zawodnicy, no oni być może ci gorsi troszeczkę sobie słabiej radzili, ale ci lepsi no, pokazywali, że te dalsze odległości nawet przy takich warunkach są osiągalne. Że tutaj to samo okienko, a może parę okienek dalej. Członek sztabu szkoleniowego Rumunii, były skoczek narciarski Remus Tudor, wrzucił wideo skoku Gregora Deszpandena, które właśnie ten skok obserwował ze swojego okna. Jak widać, no kapitalny taras widokowy. Można powiedzieć, że mógł się czuć praktycznie jak pod skocznią, tylko że był jeszcze nad nią, myślę, że kilkadziesiąt metrów. Widoczek pierwsza klasa, widoczek pierwsza klasa. I na zakończenie taki akcencik artystyczny, no jak już wiemy, być może niektórzy bardziej spostrzegawczy widzowie zauważyli, że na Mistrzostwach Polski w Wiśle Paweł Wąsek zaprezentował zupełnie nowy kask, który właśnie teraz możecie zobaczyć. To ja się mogę pochwalić, że ja tego nawet osobiście widziałem na własne oczy. Piękny kask, piękny. Sztuka. Sam bym sobie taki chętnie zrobił. Może pomyślę, może kiedyś też taki zrobię, może nawet niedługo, bo naprawdę urozmaica to wystrój, że tak powiem, zawodnika. Racja. A masz jakiś pomysł, co by mogło się znaleźć właśnie na twoim hełmie, że tak się wyrażę? A to jest chyba jeszcze do przemyślenia. A nie wiem, nie mam pomysłu, ale kiedyś wpadnie mi pewnie jakiś pomysł do głowy i pewnie coś takiego sobie zrobię. Oby jak najszybciej się stało. No i tym artystycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przed nami święta, więc wszystkim czytelnikom, widzom skijumping.pl życzymy jak najlepszych świąt spędzonych w zdrowiu, w spokoju. Wiadomo, że to będą troszeczkę inne święta niż zwykle, bo pandemiczne, ale trzymajcie się ciepło i zdrowo, tak jak już wspomniałem.
Tak jest. Na mnie barszczyk już czeka, ale również dokładam się do tych życzeń. Wesołych świąt dla każdego widza. Smacznej kolacji wigilijnej, dużo zdrówka i radości. I pozdrawiam. Trzymajcie się, do zobaczenia. A byłbym zapomniał. W bonusie dla Was, drodzy widzowie, rozmowa ze świeżo upieczoną wicemistrzynią Polski w skokach narciarskich, Joanną Szwab, korespondentem skijumping.pl. Kto? No, wiadomo, Wiktor Pękala. Oglądajcie. Proszę Państwa, wraz ze mną jest Joanna Szwab, srebrna medalistka dzisiejszego konkursu. Asiu, powiedz mi, czy ten medal zawiśnie na końcu, które jest na fotelu? Ale rzeczywiście, że zawiśnie, ale dzisiaj go tam pojesz. Powiedz mi, Asia, jak tam ten twój jeden jedyny skok? Nie, dwa skoki miałeś. Wiecie, ten jeden jedyny fajnie, ten drugi już mniej fajnie, to nie można skokiem nazwać. Czyli dla Ciebie to dobrze, że się druga seria nie okazuje. Aha, a nie, ty skoczyłaś. No ja skoczyłam, ale słabo skoczyłam, ale no, więc... Przykro się, konkurs skończył, ale mimo tego chyba jesteś zadowolona, co? No takie dzikie to było. Dzikie uczucie, no nie? Po takim konkursie dziwacznym. Dzikie taki konkurs. Ale no kolejne kwiatki też powędrują na kwadrze. No oczywiście. Żeby nie zwiędły tak. Na święta idealnie. No, świąteczne kwiatki. A dzisiaj wielki dzień, bo Wigilia, tak? Tak, tak. Zapraszamy. A, Wigilia, kwaterkowa Wigilia. Tak. Zasia, nie przychodzisz na kwaterkę? Nie wiem, chyba że chcesz mnie odwieźć, to zakopane. Albo jutro. Dobra, przemyślimy to. Dziękuję Asiu za wspaniały wywiad. Wywiad, gratulacje jeszcze raz. Wszystkim. Felisa widać, a to jest na ski jumping też.